Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co ty robisz? Zabijam potwory. Halo, cześć siemaneczko, ludziska. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3. A w dzisiejszym odcinku wyruszamy do Nowigradu i chyba lecimy spotkać się z Lożą. Więc lecę porozmawiać z Ciri. To jak? Ruszamy do Nowigradu? Oczywiście, że ruszamy do Nowigradu. Tak, ruszajmy. Zbierajmy się. Dąb umarł. I dąb, i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Droga na górę jest wolna. Możecie iść ich szukać. Albo wracajcie do siebie. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pań, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Chodź, na nas już czas. Radźcie sobie sami. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i straż świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmińców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł... Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdziecie tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Bardziej później do mnie, mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Działo się coś ciekawego? Wesoła Poli złapała grypę. Mat Ostryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodeńskiego trójniaka. Jaskier. Jen i Triss miały zebrać loże czarodziejek. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament rubinowy. Czeka tam na ciebie. Oddałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w rubinowym. Od tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael.
Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Ja pierdzielę, każdy chce ze mną porozmawiać i to jest mega śmieszne i dziwne. Ale w ogóle dlaczego mi się tutaj pokazuje kowal? Co jest? Ale nie mogę przybliżyć. Kurczę. Tutaj pokazuje mi się kowal? Czy mi tylko wydaje się? Nie, wydaje mi się, tu jest kufel. Nie, czekaj, tutaj po prawej stronie pokazuje mi się kowal. U góry gdzieś. Co jest? Dobra, wejdźmy. No hej, przystojniaku. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. Mało kto potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy i Rity. Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. Wiesz, co ustaliła Yen? Musisz ją sam zapytać. Byłam zbyt zajęta sprawą Filipy. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lochmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dwimerytu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. No tak, cały Zoltan. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osowę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Spotkajmy się na miejscu. Muszę najpierw coś załatwić. Możemy się spotkać na miejscu? Dobrze. Przyjdź pod fontannę pod pasiflorą. I pośpiesz się. Dobra, Triss, bo ja bym chciał zobaczyć tego kowala, kurde.
Serio, mega mnie to ciekawi. Najciemniej jest pod latarnią, dobra, i to jest ta misja chyba, gdzie tego gościa nie możemy pobić ani nic mu zrobić, tak mi się wydaje. I potem odlokuje nam się możliwość tutaj możliwość wykonania jakiejś tam misji, która jest związana bodajże z Radowidem. Więc spoko, spoko. Ej, serio, tu jest ten kowal, czy naprawdę tylko i wyłącznie mi się to wydaje? Wydaje mi się, bo... Jery Nevis, to jest ten... Pianka na kuflu u góry. O Boże, serio, to jest pianka. Oh my god. Dobra, w sumie zrobimy sobie tą misję. Udaj się do ogrodu przy Plastic Florze. Kurczę, nie, nie. Kurczę, nie. Bo ja już od dawna myślałem o tym, żeby po prostu wykonać w końcu tą misję odnośnie... właśnie, przywieźć narzędzia kowalskie z Unvik. I to właśnie chciałem wykonać tą misję koniecznie, aby móc wytworzyć mistrzowskie pancerze. Ale ja chyba nie mam tych narzędzi. Czy mam te narzędzia? Kurde, mam te narzędzia? Nie, wyspa na Skellige. Ja muszę te narzędzia zdobyć. I one chyba są tutaj. Czekajcie, kuźnia klanu. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Dobra, jesteśmy na miejscu i chyba musimy tutaj wejść. Tak mi się wydaje. Idzie stąd, bo do zupy wrzucę. Co do zupy wrzucisz? No to chodź tutaj. Chodź tu. Pyk, 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 pyk. O ty skubańcu jeden. Tu jest ta kuźnia cała. Pyk, pyk. O ty skubańcu jeden. Ała. Pyk, pyk. O ty kurczaku jeden. Pyk, pyk. Pięknie. Jeszcze raz. Pyk, leżysz. To musi być ta legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. Okej, okay, gdzie mamy narzędzia? Narzędzia, narzędzia. Są. Mają ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić Johanna. Okej, okay, mamy narzędzia i jakiś mieczyk fantastyczny. Obrzenie od zimna i szansa na zamrożenie. No niestety, ale to mnie nie interesuje na razie. I jesteśmy w końcu, mamy w końcu możliwość wytworzenia tych jakże epickich zbroi. Epickich zbroi, a miecze to już mam odblokowane. Dobra, jest i podzamcze. I fantastyczny teleport. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie. A potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Okej. Okay. Bywaj. Bywaj. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było, dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Eb Grenekan, generał lejtnant drugiej armii konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość.
Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. No ale chyba go zabiłem, nie? Albo i nie. Zdobądź gruszu kwasowy. Archegryfa. Okej, no to lecimy go oczywiście zgładzić. O, nawet misja jest. Gryf na wzgórzu. Proszę bardzo. Płotka. Halo, halo! Gryfie! Nie wsiadaj na tę płotkę, tylko szukaj tego gryfa. Brzydkiego. Gdzie on jest? O, mamy coś? Mamy trop. Matka chyba nie nauczyła tego archegryfa, żeby nie bawił się jedzeniem. Jakieś jedzenie tutaj jest? Nieźle, nieźle. Lecimy za tymi śladami. Aha, dobra, mamy coś. Lecimy na niego. Samuraj. Obłoki trucizny. Dobra. No rzucaj tą petardą! Dawaj petardę! Kurde, no nie możesz mi tej petardy... Ja pierdzielę, jak mi to denerwuje, te... Kurde! Pierdzielę tę petardę! O, za, ja go robię... Robię go bez petardy, ole mi przywalił teraz. Pokonany. Dobra, mamy gruczoł i trofeum.
Okej. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty, więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Żyjesz? Tak. Wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas Archegryfa.
Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Dobra, uzyskaj dostęp do usług arcymistrza. Dobra, kilka dni muszę poczekać. No to ja sobie przemedytuję tutaj kilka dni. Jedna baba drugiej babie wsadziła do życia. Okej, odbierz zbroję. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Dobra, pokaż ten pancerz. Serio? Pancerz? Łowców czarownic. Nie no, jesteś super, nie? Zawsze chciałem mieć pancerz. O, w ogóle to ja miałem zbroję z Irael. Bardzo dobra zbroja, tak de facto. Zawsze chciałem mieć pancerz łowców czarownic. Zawsze. Geralt, miło, że wpadł. Dobra. Potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Okej, i teraz sprawdźmy, czy możemy wytworzyć mistrzowskie rękawice. Nie, to nie mistrzowskie zapomniane rękawice. O tak, kto byśmy chcieli? Dobra, wytwórz. No to sprawdzamy, jak to wygląda. Zbrojka. Powiem wam, że prezentuje się naprawdę kozacko. Nie wątpię. Dobra, ale premię dopiero będę miał na poziomie arcymistrzowskim. Ale kurde, ta zbrojka mi się tak podoba. Czy też szok, nie? Kurczę, chyba zostaniemy sobie w niej. Chyba tak. No ta ma bonusy kozackie, nie? Dobra, teraz byśmy musieli zrobić tą misję. Najciemniej jest pod latarnią i jest to misja właśnie związana z tym, aby po prostu zlikwidować Radowida. Tego, co kojarzę, ale niestety to już będziemy robić w następnym odcinku, więc ja będę się z wami żegnał. Siema, Derku, trzymajcie się, szaleczka, do następnego, papa. Żółwiczek dla was, mordeczki.